Witajcie ludzie z tej strony, którzy... A to jest pierwszy po długiej przerwie odcinek The Binding of Isaac Rebirth. Zagrajmy sobie w sumie. Zastanawiałem się, czy... grać Isaaciem, ale zagrajmy Randomem, bo dawno nie grałem inną postacią. Okej, byłem pewny, że znowu Isaac będzie. To jest tak, że... jeszcze nie chcę mówić w 100%, że będą się pojawiać filmiki, ale są bardzo duże szanse, że już... będę miał wolne, że zamknę sprawę egzaminów. Więc jednocześnie to znaczy, że będę miał czas na nagrywanie filmów. Więc bardzo was bym prosił, jeżeli macie pomysły na wyzwania, na właśnie przyszłe odcinki, na przyszłe odcinki, w końcu to dobrze powiedziałem, to możecie je umieszczać pod tym filmikiem. Powiem tak, przyjmuję opcję. To jest tak, że pod filmikiem wstawię jeszcze, jak to ma wyglądać. I będą dwie opcje, można powiedzieć, że dla mnie wygodniejsza i mniej wygodna. Mianowicie najwygodniejszą opcją będzie to, że wstaję ten w opisie filmu link do programu, w którym robi się te wyzwania. I żeby go odpalić, nawet zrobić tam wyzwanie, to nie jest konieczny nawet Isaac. Więc tu spokojnie każdy może odpalić, zrobić wyzwanie, po czym klika się stwórz kod i mi wysyłacie kod, ja potem to po prostu wklejam i od razu jest załatwione. To jest też fajne, że nie ma ten możliwości, że zapomniał coś po prostu ustawić. Jak na przykład chcecie, żeby nie było item roomów, albo żeby ten nawet można tak zmienić, że w item roomach nie pojawiają się zwykłe itemy, tylko na przykład tylko te ze sklepu. Po prostu robicie to w programie, wysyłacie mi kod i od razu jest ustawione. Dawno spędzę, ja nie wiem, w pierwszym ten item roomie, ciekawe. Więc bardzo lubię tą opcję. Druga mniej wygodna dla mnie to oczywiście klasyczne ten pisanie według formularza. I tak jak mówiłem kiedyś, w sumie zapomniałem to Edowi powiedzieć, ale myślę, że się nie obrazi. Ale też do niego napiszę, tak w razie, bo muszę pamiętać o tym, że będziemy korzystali z tego samego formularza, żeby nikomu się nie myliło, jak to trzeba zapisać, żeby było dobrze. Okej, bardzo steel. I po prostu ten, ci co nie chcieliby koniecznie ściągać programu, mogliby dalej napisać według formularza, jaki jest cel, jaki jest build, czyli jakie przedmioty mam wziąć i ewentualne utrudnienia typu wywal itemy, zmień pulę przedmiotów w danym pokoju na taką pulę, albo usuń po prostu nawet, że w itemie nie będzie żadnych przedmiotów. Tak więc w sumie... jak się zastanawiam, czy coś jeszcze miałem powiedzieć to pod tym względem. A, że... można powiedzieć, że... filmik pojawiłby się o wiele wcześniej, ale... coś mi się popsuło... poważnie. Coś mi się popsuło w... po prostu źle ustawiłem program Action do nagrywania i jak raz nagrywałem, to przepraszam, że tak przejąłem, ale po prostu szukam słów i jednocześnie skupiam się na grze, dlatego tak przez to, że dawno nie nagrywałem, troszeczkę chaotycznie to brzmi. Ustawiło mi się na początku tak dziwnie, że... sekunda. Bo się boję tego typka i nie mogę się skupić na tym, co mówię. Nie będę się powtarzał. Na początku miałem tak właśnie, że mimo to, że zawsze nagrywam w dwóch ścieżkach audio, przez to mogę sobie oddzielnie mieć głos i grę, to tym razem nagrało mi w jednej, przez co strasznie szumiało nagranie. W sumie możemy tu wbić od jednego. A oglądanie zaszumionego filmu to nie jest najlepsze doświadczenie. Z drugim razem to już przynajmniej myślałem, robiłem testy. I tak dziwnie mi się ustawił program, że miałem dwie ścieżki programu... ten, znaczy dwie ścieżki dźwięku z kompa. Dopiero właśnie za trzecim razem udało mi się wszystko ustawić, dopiero teraz myślę, że będę mógł zacząć nagrywać i wrzucać filmy, żeby porządnie brzmiały przynajmniej. Prawie. Magi troszeczkę nam pomoże.
sumie nic nie powiedziałem o itemach, które miałem. Dobra, a tym razem to zrobię. Znowu zapomniałem o jednym programie, mianowicie Bitnap supportuje fajną stronkę, nazywa się Binding of Seeds. I polega to na tym, że zawsze przed... Znaczy, tego nie planowałem robić na YouTube, ale równie dobrze mogę robić. Polega na tym, że przed odpaleniem jakiegoś podejścia... nie mam internetu pod spacją, więc może być. Przed odpaleniem jakiegoś podejścia odpalamy pliczek, włączamy grę i ten program już jakby wczytuje nasze seedy i jednocześnie zapisuje wszystko, co dostaniemy. Przez to, jak wejdziecie na link na tę stronę, to po prostu możecie sobie zobaczyć wszystko, jakie itemy miałem, na jakich poziomach je zdobyłem i wszystko, jakich bossów spotkałem, jakie klątwy na danych florach można spotkać. Więc to jest ciekawa rzecz i w sumie nie pomyślałem o tym, że mógłbym to na YouTube'a wrzucać też. Nie wiem, w ogóle powiedzcie, czy takie coś by was interesowało, czy jesteście ciekawi po kolei, jakie itemy mam, jakich bossów na danym seedzie spotkałem. To jest akurat fajnie podsumowane, tylko wydawało mi się, że to jest bardziej użyteczne właśnie na live'a. Jak ktoś wchodzi w połowie i nie wie, jakie itemy mam. To jest fajne, bo może sobie zobaczyć całą listę przedmiotów, które spotkałem. Okej, niech będzie. Jakieś tam pajączki się przydadzą. Duży pokoik. No i na szczęście prosty. Chciałem jakieś... Coś ciekawszego, bo na razie tylko Spoon Blender był ciekawy. Blender zawsze mówi. Jakieś technology, brimstone, chociażby, nie wiem. Kosy by się przydały z Dilfedevil. Mam snajfa, dobrze nie miałem. Dobra. Na spokojnie. W sumie muszę zobaczyć, jaki mamy zasięg. Mały. W sumie u Kaina zawsze jest mały zasięg. Ajajaj. Okej, załatwmy to od razu. Z Hollow nie powinno być problemu. On przynajmniej jest bardziej przewidywalny od Lloyd Juniora. Też ma tylko dwa sposoby poruszania się. A jeżeli nie jesteśmy jeżeli jesteśmy wystarczająco skupieni, to obczajamy, kiedy się zbliża i trudno byłoby dostać obrażenie po prostu. No to nie wkurzablałem, że on potrafi po prostu sobie w każdym momencie... A, odwrócę się teraz i nagle niszczy. A u Hollowa tego nie ma, on zawsze musi się odbić, żeby zmienić... Żeby zmienić kierunek poruszania się. Już myślałem, że dwa razy zrobię tak. W sumie jakby byłby Krapus Head, to bym się nie obraził. Ale jak nie ma, to trudno. Zobaczmy, czy co kluczyki mamy. Może jakieś centy by się zabierało? O właśnie, o tym mówię. Mamy jeszcze 3 flory, czyli połowa drogi. I połowy czasu jeszcze... nie wykorzystaliśmy. W sumie w każdym podejściu staram się dojść do boss rushu. Ale troszeczkę czasu tutaj stracimy. Szczególnie przez te kamienie. I nie wiem, czy marnować bombę. Nie wiem, czy jest sens. Okej. Jak jest teraz ich troszeczkę więcej, to troszeczkę szybciej idzie przynajmniej, bo zawsze mam w koło celować. Aj, dobra. Uratowałem się. W sumie nie wiem, kto co mówił. Chyba nawet Bisnam, że najlepiej trzymać się górnej ścianki. Ale to akurat logiczne. I teraz bezpieczniej będzie trzymać się górnej ścianki, żeby żadnej wtopy nie zrobić. Okej. Możemy równie dobrze pójść do Crush Stormu. Chyba to było. Zostaniemy przy tym Gapispo.
Może nam się przydać, jak dojdziemy do matki i zbierzemy pole raid. Ewentualnie w sumie wypadałoby dopiero użyć po łąbie jedynce. Bo wtedy już o wiele mniejsze szanse są na spotkanie Dilfedevil. Tak więc... O! Nie zauważyłem, że to jest niebieskie. Mało brakowało. Tak więc... Wracając do wyzwań ogólnie... Nie tylko teraz Rebirth pozwolił nam na robienie wyzwań, ponadto wspominałem o tym, że Frozlunki, właśnie ten mod do spelunków, pozwala nam teraz na robienie map. Już jedną mapkę dostałem do testu. Ale jeżeli wy też macie nie wiem, chęć do tworzenia map, ja szczerze mówiąc jakoś się strasznie tym w żadnej grze nie interesowałem. Chodzi mi o budowanie map. Jeżeli się interesujecie takimi rzeczami, to bardzo byłbym wdzięczny, jeżeli... O, gadamy. Jeżeli byście wysyłali jakieś ciekawe mapki. Bo już się nawet Reddit z tymi wszystkimi właśnie mapkami rozwinął. Można wymienić. Jest mnóstwo mapek do wyboru. I nawet widziałem, niektórzy się bawili ten. Nie tyle w trudne mapki, jak to było na początku ten wymyślone. Które nawet robili mapki z fabułą, co akurat nie jestem wielkim fanem tego. Ale co kto lubi. Ach, nic specjalnego. Jest bossik. I tu spokojnie możemy wbić. To jeszcze nie jest, nie są devsy. Dwójka. Dobra. Może tym razem dostaniemy Dilfedevil. Chubby. Możemy wykorzystać bomby. Tylko nie lubię, jak na przykład do niego strzelam i on nagle hamuje. Dobra. Co jest ciekawe, że... Ten, jak się właśnie Chubba na przykład wysadzi, da mu się do zjedzenia bombę koło kamieni, to te kamienie nie eksplodują. Range down. Straszny akurat. To jest straszny. I to jest znowu range. Nie, to jest innego. Bezużyteczny. Bateryjki są dla nas bezużyteczne. Jeszcze dwa poziomy, 8 minut. W sumie powinienem iść dalej. Dobra, szybko idę do Crusade jeszcze. Żeby zaoszczędzić, mogę zrobić tak... Żeby zaoszczędzić serduszko. W sumie to pół serduszka, ale to... Rozumiecie? Mógłbym... Czy chcę iść do... Albo tutaj? Nie, tu nic specjalnego, albo... Mógłbym w sumie tutaj Book of Shadows wykorzystać. Nie, chyba nie. Chcę, że tak wracam, to nic powiedzmy, po prostu jestem niezdecydowany. Po prostu wysadzę te automaty. I tyle kasy mi wystarczy na jakiś czas. Wejście, gdy latamy, jest tutaj darmowe. Jak wychodzimy, to użyjemy Book of Shadows. Aj, fakowałem się nieźle. 7,5 minuty. Na dwa floory będę musiał się śpieszyć, ale powinienem wyrobić. Nasz build nie jest w żadnym wypadku OP, to jest troszeczkę. Po co będziemy musieli mieć troszkę szczęścia w... znajdowanie dobrej drogi. Szybko będziemy musieli znajdować item roomy i boss fighty. Ale to akurat nic nowego. Tu możemy wbić. Nic specjalnego. Nie, to może są strasznie wkurzające, ale tylko jak się nie ma latania. Jak się ma latanie, można wszędzie uciec. Dajmowy zakup w sklepie, bardzo fajnie. A co my tam? Okej. Okay. Już prawie gapim jesteśmy. Jeszcze tylko jeden przedmiot. Akurat fajnie, że są te kolce. Pająki szybciej się wykańczają. Okej, okay. No, tyle. 6,5 minuty.
Tutaj mamy sekrecik. Trzeci kluczyk na pewno się przyda. Mnóstwo kasy. Jest itemem, świetnie. O, dwustronne, nie zauważyłem nawet. A są strasznie umieszczone. Akurat teraz. Akurat teraz uciekł. Aj. Dobra, nieważne, nieważne, trzeba się śpieszyć. Aj, to nie będzie dobre podejście. Same familiary zamiast damage upów chociażby. Dobra, żadnych sulcharetów. Trudno. Może tu będą sulcharety. Nie. Tyle pecha. A Kain powinien mieć szczęście. Dobra, same maluchy. 5 minut, no nie powinienem wyrobić niestety. Dawno nie miałem z tym problemu. Trudno. Ale też nie ma gwarancji, że zawsze w bossie aż będzie coś przydatnego. Można się tylko tak pocieszać. O, poważnie. Kolejna seta czasu. Myślałem, że coś ciekawego dostanę. Nie powinniśmy zdążyć. Nie powinniśmy. Ale zobaczymy. Zawsze są jeszcze szanse, że od razu bossa znajdę. W sensie na następnym florze. O, mucha. Świetnie. Nie wiem, skąd się tam wzięła. W sensie nie widziałem jej przez pierwsze kilka sekund. A potem nagle pyk, jest. Dobra. 51 cent. Okej. Serduszka bezużyteczne. Blowcik. Aj, poważnie. Jedziemy z tobą. Dobrze, że tyle skacze. Okej. 4 minuty. Zobaczymy. Karta. Two of Diamonds. W porządku. Akurat takiej karty bardzo nie potrzebujemy. Cell bomb też nie potrzebujemy. Szybko, szybko, szybko. W ogóle byłem pewien, że on bombę dał na dole. Się zdziwiłem, że teraz dał kolejną. Dobra. A tu się okazało, że za pierwszym razem w ogóle mnie nie atakował, tylko uciekał. Wkurzający pokój, mimo to, że to jest jeden duszek. Głupi nie może przy tym damage'u paść na ten jeden atak. Zobaczmy. Sięgnie? Sięgnie. Chodźcie do środka, na kolce. Nice. Może w górę. Jest itemem, świetnie. Zobaczymy, może jeszcze wyrobię. Nie powinienem, cały czas tak mówię, ale... Zawsze są te małe szanse. Okej. Jak się nie będziemy ruszać, to będziemy mieli tarcze. Zawsze to jakieś ułatwienie. Szkoda, że nie mamy Mom's Knife, bo z Mom's Knife'em to jest naprawdę OP. Wystarczy stać i przeciwnicy na nas wbiegają. Dobra. 3 minuty. Nie, a nie, 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 nie. Wykorzystamy latanie, żeby mieć spokój. Idziemy w lewo jakby co. Mam nadzieję, że to będzie dobry kierunek. Może? Może nie. Nie, nie ma szans. Jakbyśmy teraz wbili do matki, to bym mówił, że być może ten wyrobimy. A myślę, że teraz po prostu z tym damage'em walka. Może... Dobra, jeden sulchet. Może zająć dłużej. Zobaczymy. Zobaczymy. Nie będę się tak damage'em przejmował, bo zależy mi na prędkości. Ja zostawmy sobie ten timer na wierzchu.
Okej. Mają się nie przejmuje, bo on zginie od razu jak pokonamy matkę. A zresztą, był sam. Okej, wyrobiliśmy. Mamy jeszcze półtorej minuty. Okej. Okej. Już lubię to podejście. Muszę sprawdzić, co robi ten znak zodiaku. Sekundka. Zawsze są te dwie M-ki, zawsze je mylę. To jest Virgo. Szansa na ten... Przepraszam. Podobnie działa jak Celtic Cross. Szansa na tecze. Także ten działa jak PhD, więc całkiem spoko. Niech będzie. Sekunda. Zrobimy się OP. O. Nie można czekać. Powinienem tutaj stanąć. Poważnie, będziesz mi cały czas tutaj? No, przyszedł w końcu. Nie no, trzeba się przejść, bo ten już tutaj kupy robi wszędzie. Gdzie mi to poleciało? Co to miało być? A, jest mały zasięg. To jest problem. Okej. Okay. Przy nich trzeba się przejść. Dopiero ja na przykład jak będzie strasznie wkurzająca ten fala z monstrą dwójeczką, to wtedy może wykorzystam tą OP taktyczkę. Dobra. Okej. O, już się kończy. Dobra. Damage nie jest taki zły. Troszeczkę żałowałem, jakby, że nie mogę podnieść tego. Aha, bo ja przecież mam homing, dlatego tak szaleję. Okej. Okay. Żałowałem, że Majka nie mogłem podnieść. A nie chciałem żyć marnować. Dobra, jednego mniej. Chodź tutaj. Okej. Okay. Już teraz? Nie, jeszcze nie. Teraz Chubby. Załatwmy tego na szybko może. Właśnie. O właśnie, teraz powinniśmy sobie posiedzieć i poczekać, aż przyjdą. Troszeczkę utknąłem teraz. Ja ucieknę. I dam tutaj. Może w ten sposób będzie dobrze. No. Na czym on utknął? Na czym? Bugował się. Albo ja byłem nad kamieniem i nie widział, jak do mnie skoczyć. Pokonam ich zwyczajnie. Bo to jednak za długo schodzi. Okej. Okay. Pinek i Widow. Okej. Okay. Hollow zawsze spoko. O! Zapomniałem o Blowciku. Jak mogłem zapomnieć o Blowciku? Nie wiem, od czego zginęło serce. Może od Blowta? W ogóle go nie widziałem, a od razu maskę dostała damage ode mnie. Ciekawe.
Okej. Trzeba uważać na... O! Okej. Na ten. Miałem na myśli właśnie na to. Na kosy. Poważnie, będziemy tu... Chodź. Co? Nie miałem... Jestem na hita, świetnie. A to ostatnia fala. Okej. Nie wiem skąd mi przyjdzie ta głowa. Wiesz, ona została. Dobra, jest tutaj. Okej. Bezużyteczne. Ale jest, ale własne. Okej. Jakoś idzie. Dalej nagrywam? Na szczęście tak. Jesteśmy na hita. Ale to nie problem. W najgorszym wypadku zmarnujemy jedno z żyć. I wykorzystamy nasze gapi społ, żeby dostać 3 sol haety. Więc to akurat mamy już zaplanowane. Co to za pilek? Speed up, przyda się. Potrzebujemy przynajmniej 4 kluczyków do chest. Więc na razie to oszczędzajmy. O! To jest świetne akurat. Ten homing knife. Zobaczmy, co tu będzie ciekawego. Tylko czerwone serduszko. Speed up, to właśnie niedawno widzieliśmy. Tego pokoju najbardziej nie nienawidzę. Chyba, że ma się latanie tak jak teraz, więc... Ten pokój nie wygląda tak strasznie, jak jest wkurzający zazwyczaj. To ja to ma. To powinna być łatwa walka, szczególnie jakbym sobie stanął w jednym miejscu. I czego aż przyjdą? Dobrze, że to powiedziałem, że to jest łatwa walka. Goddammit. Nie założyłem jednego pajączka. Mogę tak zrobić. Mógłbym tak kampić, tylko że o wiele więcej czasu bym w ten sposób zmarnował. Szukam jeszcze ten gapiego, więc muszę pójść do Cursed Roomu. Zobaczmy. Okej, okay, to nie jest gapi. Skrzeniłem troszeczkę. Więc wykorzystam jeszcze jedną bombę. Okej, okay, to nie jest gapi. Tutaj mogę pozwiedzać. Kto wie, co spotkam. Może będę miał super fajta i nagle spotkam czerwoną skrzynkę, nie... Nie, nie działa, sorry. Może znajdę czerwoną skrzynkę, w której będzie przedmiot gapiego. Kto wie. Okej. Okay. Jeszcze... Nie, na pewno ta droga w lewo się troszeczkę rozwinie jeszcze. Może o 2 pokoje, może nawet o jakieś skrzyżowanie. To jest ciężki pokój. Ale w sumie... To jest... Jakby nie miał latania, to tutaj byłoby ciężej się dostać. Głupi pokój po prostu, według mnie. Według mnie bardzo głupi pokój. Dobra. Większość z was pewnie ogląda Eda, więc wiecie, że DLC wychodzi. Ja w sumie specjalnie niewiele o tym czytam. Jedynie wiem, że będzie w... lecie. Nie lubię sobie spoilować, ale... To, co było podane... Tak ogólnikowo to przeczytałem, że... Na przykład... Wiadomo, że będą nowe przedmioty i... Nowi przeciwnicy, to wiadomo. A ciekawy jest fakt jedno, że będzie nowy game mode, nowy tryb. Ciekawe, co to może być. W sumie nie zdziwiłbym się, ale
W sumie, jeżeli ktoś grał w community, nie w community, w sumie, jeżeli ktoś się bawił w ten... w... zmodowanego Spider Mode'a, to może było tam sobie Survival Mode'a dać. To jest w sumie opcja, że to może być dodany Survival Mode. Chociaż, jakby się tak się zastanowił, to nie wiem, czy by Edmund tego coś pakował. W sensie, czy to byłaby, czy to byłby mode na dłuższą metę po prostu. Myślę, że coś ciekawszego wymyślił. A drugie, że... było te nowe endingi, więc właśnie... czyżby nowy... na to wygląda, że będzie nowy końcowy... boss. Nie wiadomo, co się potem spodziewać. Którędy trzeba będzie można przejść? Czy będzie można przejść... jeszcze nowym przejściem, że będą na przykład trzy drogi? Czy będą dwie drogi przez Cathedral? Nie, tutaj opcji jest dużo. Tu wykorzystamy, że są te trzy czaszki. Wheel of Fortune World. Wheel of Fortune bierzemy do tego. Oczywiście do chest. Okej, okay, nic. It leaves. Z tym nie powinno być problemu. Chyba, że nie będę umiał trafić jak zawsze, to wtedy zawsze jest problem. Znaczy nie homing to jest sprawia, że nawet ten, kto nie umie celować, nagle umie. Okej. Okay. Pamiętamy, że wzięli... a, w sumie mam tam secretik do odwiedzenia. Pamiętamy, że wziąłem Polaroid, jak to zawsze biorę, bo po prostu dla mnie ta droga jest ciekawsza. Szczególnie, że właśnie są potem złote skrzyneczki. I można dostać fajne nowe przedmioty. Dlatego będziemy szli do Cathedral. Tak, myślę, że to jest wszystko, co chcę teraz zrobić. Co najwyżej jakiegoś mini-bossa mogliśmy ominąć, ale... na tym mi aż tak bardzo nie zależy. Mamy Cathedral. Zobaczmy, co tu jest. Zwykłe chesty, nic zachęcającego. A poważnie. Chcę, żeby strzelił już, bo to... a dobra, nie dałem mu strzelić jednak. Demowy Deal for Devil byłby, ale to w sumie teraz byłoby ciężko dostać Deal for Devil i przetransportować jakąś tą... karetę. Dobra. Może tędy. Nad kamieniami powinno być bezpiecznie. A, na początku ich się nigdy nie dowalnąć jakby co, więc... zawsze próbuję na majne. Okej, okay, jeszcze jeden powinien być, tak? Jeszcze jeden. Okej. Okay. No i to nie tędy. Fuck. Jak nie lubię na tym typku tracić. A Daddy's Longlegs nie powinno się tracić sobie do rzeka, ale te nogi są takie randomowe. A nie, czy tym razem nawet w niego nie wbiegłem po prostu, więc... to była po prostu głupia strata serduszka. Mamy jeszcze 5 serduszek i 8 żyć, więc... powinniśmy dać radę. O! Jeszcze jedna? Tak. Zawsze 4. Okej. Okay. Co tu mamy? O, poważnie! Okej, jedziemy z tym. Załatwmy szybko Isaaca i zobaczymy, jakie to 4 itemy na start dostaniemy. Ta walka jest o wiele ciekawsza od pierwszej z plaszówki. O wiele... też mimo to, że walka jest łatwiejsza, bo tu nie ma co się oszukiwać. To po prostu wydaje się ta walka sprawiedliwa. Tam trzeba było mieć dużo szczęścia w wielu wypadkach. Okej, okay, całkiem spoko przedmioty. Wszystkie chętnie wezmę. Plus mamy to. Okej, okay, bezużyteczne. Aj, się wpakowałem. Stanąłem w strategicznym miejscu. Co za kareta? Full. Może się przydać, jak się okaże,
że będziemy musieli wyjazdać całą drogę. Zobaczymy. Rage. Okej, Czab nie lubi dymu. Spoko, będę używał bomb, jak spotkam jednego. Okej. Chcę ci kierować na ciemność, zostaje do następnego pokoju. Jak je szybko przejdzie w danym momencie. Okej, całkiem spoko damage teraz mamy. Tego... nie chcę. W sumie byłoby lepszy na ten moment, bo nie mamy czerwonych serduszek, ale... sami tam. Fajny pokój. O, poważnie. Jeszcze tylko 3 serduszka. I zobaczmy. Fear shots. Niech będzie. Czemu by nie? Boję się, że jakiś monster z końca pokoju właśnie tutaj skoczy, więc... dobra. Wszystko pod kontrolą, na szczęście. Skrzynka może? Po pierwsze? Dziękuję. Szkoda, że bezużyteczny mały czady. Ciekawe, że ten... Secrety kolidują z jednym pokojem. To się za często nie dzieje. Może wygrabimy jakieś ten... solkeciki dla nas. Jak na razie nie mamy za dużo szczęścia. Okej. Jednego solkajta dostaniemy... nie, kajta dostaniemy. Teleport do bossa. Okej. W sumie zobaczymy... weźmiemy ten przedmiot, który tam był. Za często go nie podnoszę, więc zapomniałem nazwy jak zwykle. No, podnieś proszę. Magic Fingers. Okej. Dobra, zobaczymy. A, bo użyłem przedmiotu, dobra. Myślałem, że będę miał invisibility od tego. Od Leafa. Okej, skończyła mi się kasa. Trochę się dzisiaj nauczyliśmy, że prawie można rozwalić Baby, ale nie do końca w ten sposób. I dobra. Bardzo dzięki ludzie, że oglądaliście. Jeżeli tak, powtórzę to, co mówię na początku. Jak macie wyzwania do Isaaca lub spelunków, bardzo chętnie przyjmę je pod tym filmikiem. Postaram się ten napisać jasne zasady, jakbym chciał, żeby to wyglądało w komentarzach, więc proszę zapoznajcie się najpierw z opisem, a potem dopiero piszcie wyzwanie. A na ten moment dzięki jeszcze raz i do następnego razu. Siema ludzie.